Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Cieszę się bardzo, że skorzystaliście Państwo z naszego zaproszenia i przyszliście na kolejną odsłonę Gdańskich Wykładów Solidarności. To nasze 23. spotkanie już w cyklu. Wszystkie dotychczasowe spotkania zostały zarejestrowane, są do obejrzenia na stronie internetowej ECS-u oraz na naszym kanale YouTube, więc bardzo polecam, jeżeli tylko przegapiliście którąś z odsłon, warto zajrzeć na stronę internetową i obejrzeć dokumentację spotkania łącznie z dyskusją. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Marek Cichocki, germanista, filozof, politolog, dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin oraz redaktor naczelny periodyku Nowa Europa, Przegląd Natoliński. Profesor Collegium Civitas, a także Visiting Professor College of Europe. Współwydawca rocznika filozoficznego Teologia Polityczna, który od bodajże 2003 roku ukazuje się na polskim rynku. No właśnie, zaczynał Pan od filozofii niemieckiej. Temat pracy doktorskiej to był konserwatyzm afirmatywny, struktura konserwatywnego myślenia w tradycji niemieckiej filozofii politycznej od romantyzmu politycznego niemieckiego aż do Karla Schmidta. Ale później pojawiały się także książki poświęcone już sytuacji Europy czy społeczno-politycznej sytuacji Europy. Ciągłość i zmiana, 99 rok, potem Porwanie Europy, wydane przez Ośrodek Myśli Politycznej w 2004 roku, Władza i Pamięć, rok później, czy Problemy Politycznej Jedności w Europie w roku 2012. To ciekawe połączenie doświadczeń, ponieważ nasz dzisiejszy gość jest nie tylko teoretykiem polityki, ale także praktykiem. Wspomnę, że w 2007 roku był od 2007 roku był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw Traktatu Konstytucyjnego i przyszłości Unii Europejskiej, a także, na pewno Państwo to pamiętacie, szerpem do spraw negocjowania Traktatu Lizbońskiego. Sławetne, bardzo burzliwe debaty, spotkania w czerwcu 2007 roku. Specjalizuje się w tematyce niemieckiej, w tematyce integracji europejskiej i historii idei politycznych i co ciekawe bierze także czynny udział w życiu publicznym. Program, który transmitowany był na antenie Telewizji Polskiej między 2007-2010 rokiem, Trzeci Punkt Widzenia, organizowany razem, czy prowadzony razem z Dariuszem Gawinem i z Dariuszem Karłowiczem, wrócił na antenę telewizji Kultura i od miesiąca jest już ponownie do oglądania cyklicznie. Temat mam poczucie nieprosty. Jak Państwo widzicie, Polska 2016, czy żyjemy w czasie przełomu? Pomyśleliśmy sobie, że także w związku z faktem, że był Pan związany z prezydenturą Pana Lecha Kaczyńskiego i tak naprawdę brał udział w czynnym kształtowaniu jego polityki, pomyśleliśmy sobie, że w dzisiejszym momencie, w którym ewidentnie wraca tęsknota także za polityką Lecha Kaczyńskiego i to wśród środowisk, które pewnie do tej tęsknoty wcześniej by się nigdy nie przyznawały, warto, no właśnie, zapytać o to, w jakim momencie politycznego rozwoju, także rozwoju kultury politycznej dzisiaj się znajdujemy. Oddaję Panu głos. Bardzo dziękuję Państwu, że przyszliście na to spotkanie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Też chciałem podziękować wszystkim tym, którzy to przygotowane przeze mnie wystąpienie będą oglądać w internecie. Tytuł jest trochę banalny, mam wrażenie, i wziął się trochę z pewnej bezradności, jak zatytułować ten dzisiejszy wykład. Mam nadzieję, że treść będzie bardziej odkrywcza i głębsza niż to, co sugeruje taki prosty, właśnie trochę banalny tytuł. Ale on też
bierze się po prostu z tego poczucia, o którym pan mówił, że żyjemy w dosyć przełomowych czasach i że wszystko właściwie się zmienia i że jak to kiedyś powiedział francuski jeden z autor, nastąpił koniec wszystkich dotychczasowych pewników. René Thom, słynny francuski teoretyk kryzysów i katastrof, zwraca uwagę na coś, co jest udziałem dość powszechnej intuicji, którą większość ludzi podzieli bez większych oporów. Momenty zasadniczej zmiany, przejście z jednego określonego porządku do drugiego, są zwykle poprzedzone długim okresem utajnionych, ukrytych przeobrażeń. Mamy dzisiaj w Polsce i w Europie do czynienia z takim właśnie procesem nie do końca ujawnionych jeszcze zmian, które prowadzą nas zapewne do zasadniczo odmiennej rzeczywistości niż dotychczas. Towarzyszy temu rosnąca niepewność co do form przyszłości. Nie wiemy, dokąd zmierzamy i według jakich zasad czas przyszły stał się dla nas, ludzi XXI wieku, uzbrojonych w najbardziej rozwinięte technologicznie możliwości wpływania na rzeczywistość, wielką niewiadomą. Chodzi więc o to, aby starać się te nie do końca czytelne, jeszcze częściowo ukryte przeobrażenia rozpoznać, nazwać, zidentyfikować jako symptomy zmiany, która już się gdzieś zadecydowała. Jak bardzo ta nasza obecna sytuacja kontrastuje z atmosferą panującą 26 lat temu, wtedy kiedy ujawnił się wielki przełom w Europie lat 1989 i 1990. W tamtym czasie Stefan Kisielewski swoje zwrócone do amerykańskiej Polonii felietony radiowe, niedawno zresztą wydane po raz pierwszy w formie książkowej, praktycznie co tydzień zaczynał od okrzyków entuzjazmu oraz zdziwienia. Szanowni Państwo, dzieją się u nas i w całej Europie rzeczy niesłychane, przedziwne, o których nigdy nie sądziłem, że będą możliwe. Myślę, że wyrażał w ten sposób nie tylko autentyczne zdziwienie własne, ale powszechną wówczas atmosferę pełnego oczekiwań entuzjazmu wobec ostatecznego rozpadu pojałtańskiego porządku Europy. Sam pamiętam taką scenę, kiedy w Alejach Ujazdowskich w Warszawie pewien wsiadający do autobusu pasażer wywołał ogólne poruszenie wszystkich, dzieląc się najświeższą wiadomością, że oto właśnie padł ostatni komunistyczny dyktator, przywódca Rumunii, Nicolae Ceaușescu. Był grudzień 1989 roku. Wszyscy byli podekscytowani tą wiadomością, zaciekawieni, ale nie pamiętam atmosfery strachu, obaw. Tamtym przełomowym wydarzeniom towarzyszyła przede wszystkim nadzieja i to różni je zasadniczo od przemian obecnych, które dokonują się w atmosferze rosnącego lęku o przyszłość. W tamtym entuzjazmie była oczywiście spora doza ujmującej naiwności, która charakteryzowała nie tylko nas tutaj w Polsce. Może najbardziej sceptyczne i najmniej entuzjastyczne były w owym czasie społeczeństwa zachodniej Europy oraz ich elity. W gruncie rzeczy nie były one zachwycone upadkiem żelaznej kurtyny. Jednak po drugiej stronie oceanu panowała nieco inna atmosfera. Amerykański politolog Francis Fukuyama głosił tezę o końcu historii i ostatecznym zwycięstwie liberalnego modelu w gospodarce i polityce. Na marginesie jestem ciekaw, czy dzisiaj oddałby wszystkie pieniądze, które wtedy zarobił na popularności swojej niefortunnej tezy, za to tylko, aby wszyscy zapomnieli, że był jej autorem. Pewnie nie oddałby. George Bush senior nie miał wątpliwości, że należy wykorzystać nadarzający się moment i dokonać zasadniczego przemeblowania w środku Europy, dokonując zjednoczenia Niemiec. A to nie były przelewki, jeśli przypomnimy sobie główną tezę Henry Kissingera, który twierdził, że stabilność Europy Środkowej jest przynajmniej od XVII wieku kluczem do każdego europejskiego porządku.
Nie pierwszy już jednak raz w historii Amerykanie okazywali się bardziej entuzjastyczni wobec nowych zmian na starym kontynencie niż zachowawczy zachodni Europejczycy. Zjednoczenie Niemiec faktycznie pozwoliło na ustabilizowanie Europy na następne ćwierć wieku. Pozwoliło także dokonać czegoś więcej. Zachodnie powojenne instytucje NATO, Unia Europejska przezwyciężyły swój tradycyjny izolacjonizm względem środkowej i wschodniej Europy, dzięki czemu podjęły strategiczną decyzję o swoim rozszerzeniu. Thomas Kaplan, amerykański pisarz, polityczny podróżnik, rekonstruując polityczną geografię Europy lat 90. XX wieku, zwraca uwagę przede wszystkim właśnie na znaczenie tego wyjątkowego projektu, jakim było przekształcenie naszej części Europy w obszar stabilności i bezpieczeństwa dzięki poddaniu go reżimowi liberalnych zasad gospodarki i prawa. Patrząc tutaj na nas w latach 90. Fukuyama mógł uważać jeszcze, że genialnie potrafił przepowiedzieć kierunek zmian zachodzących po rozpadzie bipolarnego podziału świata. Ta mocarstwowa polityka Amerykanów, którzy od czasów I wojny światowej ćwiczyli się w różny sposób w praktykowaniu swojej prometejskiej polityki zagranicznej, rekonstruując różne upadłe państwa i regiony Europy, jak również w innych częściach świata, była oczywiście jednym tylko elementem tamtej wielkiej zmiany lat 90. Z naszego polskiego punktu widzenia wyglądało to trochę inaczej. My mieliśmy swoje wytłumaczenie przełomu, które przede wszystkim nawiązywało do naszego umiłowania wolności, do walki o niepodległość, do szeregu wspólnych doświadczeń historycznych polskiego narodu, do utraconej II Rzeczpospolitej, do II wojny światowej i konfrontacji z dwoma totalitaryzmami, niemieckim nazizmem i rosyjskim komunizmem, do zdrady Jałty, do PRL-u i emigracji, do Jana Pawła II i ruchu Solidarności, wreszcie do oporu czasów stanu wojennego. To była nasza wewnętrzna opowieść o drodze, którą przeszli Polacy przez wiek XX, aby znaleźć się w sytuacji lat 90., którą Kisielewski nazwie czasem niesłychanym i nieprawdopodobnym. Zasadniczo była to opowieść emancypacyjna, o wyzwoleniu się spod działania sił i potęg, które nas dławiły i nie pozwalały być takimi, jacy jesteśmy bądź chcemy być. Była to więc opowieść trochę biblijna, w tonie mickiewiczowskich ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Opierała swoją siłę na własnym przeżyciu, na zbiorowym doświadczeniu, na obronionej godności. Jej główną osią była nasza zbiorowa tożsamość, co nie powinno dziwić nikogo, kto zna trochę historię polskich idei. W tej historii tożsamość jest dla Polaków kluczowym pojęciem politycznym, które zastępuje nam zwykle pojęcie racji stanu, którym najczęściej posługują się narody nowożytne. Każdego, kto chce przekonać się, jak głęboko to pojęcie tożsamości zbiorowej tkwi w naszym rozumieniu świata i samych siebie, odsyłam do lektury najstarszego polskiego tekstu dziedziny filozofii polityki, jakim jest Kronika Polska Wincentego Kadłubka z XII wieku. Ta nasza wewnętrzna opowieść o zwycięstwie, oparta przede wszystkim na wspólnych emocjach i doświadczeniach, miała na początku wielką siłę. Choć na pewno nie była przekonująca dla wszystkich, skoro w pierwszych wyborach w czerwcu 1989 roku ponad 1/3 uprawnionych do głosowania Polaków została w domu. Może widzieli swoją historię inaczej. Może byli zanadto sceptyczni. A może po prostu im się nie chciało. Jednak patrzenie na wielką zmianę przez pryzmat swojej wewnętrznej tożsamości sprawiał także, że w niewielkim stopniu tylko zdolni byliśmy dostrzec jeszcze jedną przyczynę tego, co się w naszym regionie Europy zaczęło dziać po rozpadzie komunizmu. Polacy, tak bardzo przewrażliwieni wówczas na punkcie komunistycznej czy socjalistycznej ideologii, że samo pojęcie sprawiedliwości społecznej było dla nich wtedy prawie obelgą, nie zauważali prawie, że z innej strony zostali nagle skonfrontowani z ideologią nową. Trzeba bowiem wyraźnie to powiedzieć,
że wielkie zmiany, które na przełomie lat 80. i 90. dokonywały się w Polsce i w całym regionie Europy Środkowej, zbiegły się ze szczególnym zupełnie momentem historii powojennego Zachodu. Hasłem przewodnim dla tego momentu była Tina. Słynna formuła wypowiedziana przez Margaret Thatcher. There is no alternative. Nie ma alternatywy wobec triumfu neoliberalnej filozofii w gospodarce i polityce, który w zachodniej Europie zapanował niepodzielnie w latach 70. i 80., a w następnym dziesięcioleciu stał się niekwestionowaną doktryną transformacji gospodarczej w naszej części Europy. Po panującym w dwóch pierwszych powojennych dekadach keynesowskich receptach stymulowania procesów gospodarczych, głównie przez państwowe, polityczne mechanizmy sterowania popytem, nastała w zachodniej Europie całkiem odmienna, neoliberalna ideologia oddziaływania na gospodarkę. Preferowała ona prywatną własność jako najbardziej efektywną i promowała szeroko jej prywatyzację, tam gdzie jeszcze sektor publiczny dominował nad prywatnym. Państwo powinno zostać zredukowane do minimum. Także jego rola w redystrybucji dóbr publicznych powinna zostać ograniczona. Zgodnie z kupiecką zasadą, że wydajesz dokładnie tyle, ile wypracujesz, neoliberalizm uznawał, że podaż pieniądza na rynku powinna zostać dostosowana do dynamiki wzrostu, dzięki czemu inflacja, zmora tak wielu europejskich gospodarek, miała zostać wzięta w karby. Do tego należy obniżyć zasadniczo podatki, zderegulować rynek, ograniczyć rolę związków zawodowych oraz innych aktorów społecznych, wesprzeć postęp technologiczny i wszelką innowacyjność. Zastosowanie tych wszystkich neoliberalnych rozwiązań miało uzdrowić gospodarkę zachodnich społeczeństw, a w naszym przypadku społeczeństw państw świeżo uwolnionych od absurdów i obciążeń realnego komunizmu miało nam otworzyć drogę do normalności i udziału w tym, co kilkaset lat wcześniej Adam Smith tak pięknie nazwał naturą i przyczynami bogacenia się narodów. Neoliberalizm był jednak ideologią z krwi i kości, a więc koncepcją w pełnym znaczeniu i dlatego obejmował coś jeszcze. Bardzo konkretną i szczególną koncepcję człowieka. W koncepcji wolności neoliberalizmu jednostka ludzka jest postrzegana jako idealny, racjonalny homo economicus. Maszyna do wytwarzania zysku w dosłownym znaczeniu. Ponieważ neoliberalna antropologia abstrahuje zasadniczo od społecznego, kulturalnego czy historycznego wymiaru jednostki. Jest to więc w znacznym stopniu akontekstualne potraktowanie jednostki ludzkiej, które świetnie pasuje do klasycznego, liberalnego rozumienia ekonomii jako autonomicznego, niezależnego procesu zjawisk gospodarczych. Kwestia gospodarczej równowagi, tak rozumianego, czystego procesu, uwolnionego od wszelkich zobowiązań wobec kultury, historii, tradycji, struktury społecznej czy przekonań politycznych, daje się rozwiązać przez czyste modele ekonomiczne, jak w matematyce. Raz w życiu muszę wyznać, byłem wiele lat temu słuchaczem wykładu profesora Balcerowicza na temat transformacji w Polsce, ale to, co z niego pamiętam, to przede wszystkim dwie rzeczy podstawowe. Po pierwsze, nadwymiarowa liczba wykresów oraz tabel, co może być ogólną przypadłością ekonomistów, ale co było dla mnie, filozofa i politologa, najbardziej szokujące, brak jakiegokolwiek odniesienia do człowieka, do ludzkiej istoty, realnej, takiej, która posiada przekonania, doświadczenia, oczekiwania, pragnienia, emocje. Był to przejmujący wykład o ekonomii bez człowieka. W tym zestawieniu faktycznie bardziej przyjazny jest już keynesowski punkt widzenia, bo przynajmniej stara się on wniknąć w psychologię człowieka konsumenta i w tym sensie czyni z ekonomii naukę o bardziej ludzkiej twarzy. Oczywiście Leszek Balcerowicz musiał tutaj obowiązkowo się pojawić, ponieważ polskie polityczne przemiany końca lat 80. i początku 90. wpadły wprost w neoliberalny moment historii Zachodu. Refleksja nad ekonomią w takim szerszym znaczeniu, które wykraczałoby poza doraźną
tylko politykę gaszenia pożarów rozpadającej się polskiej gospodarki, strajki, hiperinflacja, szara strefa, korupcja, niestety nie była specjalną domeną demokratycznej opozycji w Polsce. Myślę zresztą, że zdolności postkomunistycznej nomenklatury w tym względzie także były dość wyolbrzymiane, przereklamowane i sprowadzały się przede wszystkim do sprytu w zachowaniu własnych interesów i wykorzystywaniu przewagi wynikającej z posiadania władzy. Kwestie gospodarcze nie królowały przy okrągłym stole, ani nie były głównym nurtem ówczesnych ustrojowych debat. Myślę, że w kwestii ekonomii pozostawaliśmy wtedy w większości dziecinnymi ignorantami. Dlatego Tina, bezalternatywny neoliberalizm oparty o autorytet zachodnich polityków takich jak Thatcher czy Reagan, przede wszystkim jednak ten w swej uproszczonej znacznie nadwiślańskiej wersji monetaryzmu Leszka Balcerowicza wydawał się być opatrznościowym rozwiązaniem pogrążonej w kryzysie Polsce. Pokazywał bowiem prostą drogę przejścia od komunizmu do kapitalizmu. Tłumaczył, jak skutecznie można zmienić owego homo sovieticus opisywanego przez Józefa Tischnera w perfekcyjnego homo economicus. W ten sposób doszło w Polsce lat 90. do rozwiązania, które wciąż nie przestaje zadziwiać ze względu na swoją całkowitą paradoksalność. W kraju Solidarności, niezależnego wolnego ruchu związkowego, w kraju, w którym robotnicy stali się główną siłą prowadzącą do obalenia komunizmu, wreszcie w kraju, z którego wywodził się papież Jan Paweł II, głoszący w swoich encyklikach ideę solidarności oraz społecznej gospodarki rynkowej, które to zresztą idee Polacy wpisali nawet do swojej konstytucji jako jedne z podstawowych zasad ustrojowych, w tym kraju właśnie zastosowano najbardziej dogmatyczne podejście neoliberalne do zbudowania nowej gospodarczej rzeczywistości. Ten paradoks pozostanie zapewne nigdy do końca niewyjaśnioną tajemnicą. Być może po prostu jedno zadowalające wyjaśnienie nie istnieje. Nie będę tutaj rozstrzygał charakteru dość owocnego związku, który łączył bez wątpienia neoliberalizm z postkomunizmem. Tym bardziej, że początkowa symbioza skończyła się dość gwałtownym aktem kanibalizmu, dzięki czemu dzisiaj pozostały nam tylko nieliczne dinozaury dawnej oligarchicznej nomenklatury w gospodarce. Zresztą związek postkomunizmu z neoliberalizmem nie wyjaśnia wszystkiego, skoro przecież transformacji dokonywały także rządy odwołujące się wprost do Solidarności, jak w przypadku AWS-u. Wydaje się więc, że połączenie postkomunizmu i neoliberalnej transformacji było kwestią lokalnej symbiozy, czymś w rodzaju regionalnego kolorytu, który wciąż jeszcze domaga się dogładnego opisu przez historyków, politologów i ekonomistów. Nie bez znaczenia było także to, że wizja akontekstualnej, odpowiedzialnej wyłącznie za samą siebie jednostki, którą promował neoliberalizm, wpasowywał się w polski indywidualizm, szczególnie w tej pokomunistycznej wersji zatomizowanego społeczeństwa krzątających się wokół własnych spraw ludzi mrówek. Decydujący był jednak przede wszystkim fakt, że lata 90. stanowiły na Zachodzie moment ideologicznego apogeum neoliberalizmu jako bezalternatywnego modelu porządkowania świata, wspartego polityczną rangą zachodnich mocarstw. Myśmy do tego świata aspirowali. Cała nasza droga transformacji gospodarczej i ustrojowej podyktowana była przede wszystkim tym podstawowym motywem aspiracji do stania się częścią upragnionego Zachodu. Słynne hasło powrotu do normalności w praktyce oznaczało przecież po prostu przyjęcie za swój własny, neoliberalny model zachodniego, przycięty do uwarunkowań biednego, peryferyjnego społeczeństwa, które musi dopiero w pocie czoła dorobić się jakiegoś majątku, jakiegoś stanu posiadania. W odległej perspektywie, gdzieś na horyzoncie następnego pokolenia transformacji, de facto dzisiejszych 30 i 40-latków, majaczyła wizja ugruntowania się w naszej rzeczywistości upragnionej polskiej klasy średniej. Ta zmitologizowana klasa średnia miała być czymś w rodzaju złotego runa naszej transformacji, główną wygraną,
jednocześnie ostatecznym, przesądzającym dowodem na słuszność obranej drogi neoliberalnych przemian i miarą tego, jak bardzo zbliżyliśmy się do upragnionego modelu Zachodu. W tym adaptacyjnym i aspirującym podejściu do normalności tkwiło jednak kilka istotnych problemów, o których w latach 90. nikt głośno nie chciał raczej mówić. Lepiej było o nich nie mówić, bo były to sprawy politycznie niepoprawne, ale także dlatego, że horyzont naszej ówczesnej wyobraźni o tym, co może się jeszcze zdarzyć, był dość ograniczony. Jakoś tak się stało, że Stefan Kisielewski towarzyszy nam w tych rozważaniach od samego początku, trochę to przez przypadek i z mojego warszawskiego sentymentu do Kisiela. Skoro tak się już stało, to znowu się do niego odwołam, co będzie całkowicie na miejscu, dlatego że Kisielewski, zwolennik kapitalizmu i wolnego rynku, był jednocześnie zagorzałym przeciwnikiem monetaryzmu Balcerowicza. W jego krytyce interesuje mnie jednak przede wszystkim jeden punkt, bo wiele innych rzeczy, które pisał o transformacji, jest dyskusyjne, a z dzisiejszej perspektywy może po prostu trącić myszką. Otóż podstawowym zarzutem, jaki pada z jego strony pod adresem ówczesnych reform, jest to, że skoncentrowane przede wszystkim na adaptacji do zewnętrznych reguł, na implementacji i importowanych rozwiązań, całkowicie abstrahują od konieczności stworzenia nowego gospodarczego i społecznego ładu w Polsce. To przeciwstawienie aspirującego do normalności adaptacjonizmu potrzebie budowania ładu, porządku, wydaje się być kluczowym problemem w ocenie lat 90., który Kisielewski dotyka w swojej krytyce Balcerowicza i który nie ogranicza się jedynie do problemów ekonomicznych, ale odnieść go można spokojnie do całej palety zagadnień związanych z przemianami transformacji. Kisielewski był wiernym zwolennikiem niemieckich ordoliberałów, propagatorów społecznego wymiaru gospodarki rynkowej oraz odpowiedzialnego indywidualizmu, takich jak Repke czy Eucken. Ten ordoliberalny punkt widzenia różnił się zasadniczo od neoliberalnego, ponieważ nie uważał, że ekonomia stanowi autonomiczny, samoistny proces, lecz że współpracuje z kontekstem społecznym i z kulturą. Zasadniczo jednak, i to był, można powiedzieć, pomysł podstawowy, każda wolność, także ta gospodarcza, ma sens tylko wtedy, jeśli zostanie ujęta w ramy określonego porządku zasad. Wolność znajduje się w stałej relacji z ustrojowym ładem, który na podstawie kontraktu, konstytucji, państwo określa dzięki swej funkcji prawodawczej. Jednostka może uprzytomnić sobie, zrozumieć własną indywidualną odpowiedzialność tylko wtedy, jeśli korzystając ze swojej wolności, będzie mogła te swoje działania odnieść do konkretnego porządku, zbudowanego przez wspólne zasady. Proste liberalne credo, powtarzane w Polsce aż do znudzenia przez wszystkie te lata transformacji, że istnieje tylko jedna możliwa, akceptowalna granica indywidualnej wolności, czyli naruszenie sfery wolności drugiego człowieka, staje się w świecie pozbawionym reguł fikcją. Sankcjonuje hipokryzję i niesprawiedliwość. Pasje, ambicje i interesy poszczególnych ludzi nie zatrzymują się nigdy same. Wręcz przeciwnie. Znajdą każde możliwe uzasadnienie, nawet najbardziej bezczelne, by udowodnić, że ich realizacja nie tylko nie będzie szkodzić innym, ale wręcz po prostu pozwoli ich uszczęśliwić. W świecie pozbawionym reguł, wspólnego ładu, jednostka nie może również zrozumieć jeszcze czegoś bardzo ważnego. Oprócz swej indywidualnej odpowiedzialności w korzystaniu z wolności, nie widzi także znaczenia i sensu swojej wolności względem innych ludzi. Nie widzi społeczeństwa. Neoliberalna tina wraz z aspiracyjną, naśladowczą transformacją oraz umiejętnie złagodzoną pod bieżące potrzeby wewnętrzną narracją emancypacji wyzwalały z początku spore pokłady entuzjazmu oraz nadziei. Pozwalały sprawnie legitymizować zmiany w Polsce i skutecznie spychać na margines wszelkie wątpliwości czy krytykę. Maszyna transformacji szła pewnie do przodu. Wydawało się więc, że żadna siła, ani wewnętrzna, ani zewnętrzna, nie może zepchnąć jej z raz obranego kursu.
Ten mechanizm miał jednak jeden zasadniczy słaby punkt, który wszyscy uważali błędnie za jego najmocniejszą stronę, mianowicie bezalternatywność. Kiedy ta została zakwestionowana, jedyny kompas, którym się dotąd posługiwano, został utracony. Na samym progu XXI wieku historia znów zaczęła przypominać o swoim istnieniu. I groźne pomruki znamionowały zbliżający się rychły upadek pośpiesznych, optymistycznych tez Fukuyamy o końcu historii. Tak jak na początku XX wieku, wciąż żyjąca w naszej wyobraźni katastrofa Titanica zapowiadała definitywny koniec Belle Époque oraz nadejście dwóch światowych wojen, tak terrorystyczne ataki 11 września oznaczały początek końca liberalnego marzenia o bezalternatywnym globalnym świecie bez barier i konfliktów. No więc historia nie skończyła się, a nawet zaczęła przyspieszać wraz ze światowym kryzysem finansowym, który rozpoczął się w 2009. Upadek Lehman Brothers był jak rozbłysk atomowego wybuchu gdzieś daleko na horyzoncie, w odległym miejscu za rozległym oceanem, ale niszczycielska fala tamtego wybuchu bardzo szybko dotarła do Europy, na stary kontynent, a skutki katastrofy stały się także widoczne z polskiej perspektywy. Te skutki dotknęły nas przynajmniej w dwóch podstawowych wymiarach, zmieniając po pierwsze dotychczasowy tryb europejskiej integracji, a jak będą twierdzić niektórzy, odsłaniając po prostu jej prawdziwe, mniej romantyczne oblicze oraz podważając zasadniczą dla zachodniego ładu wiarę w demokratyczny kapitalizm. Trzeba wyraźnie podkreślić, bo nie było o tym mowy w naszej analizie polskiej transformacji lat 90., że o ile neoliberalizm dostarczał idei, argumentów oraz ogólnych rozwiązań dla dokonywanych u nas przemian, o tyle integracja europejska była czymś w rodzaju tych zmian wehikułum i ich urzeczywistnieniem, sformatowaniem, nadaniem precyzyjnego kierunku. Pierwsze nadawało polskim zmianom wyższy sens, włączało w sferę zachodnich idei i przekonań. To drugie wyznaczało konkretny cel i kryteria konieczne do jego osiągnięcia. Nieważne, że Unia Europejska i neoliberalizm nie zawsze dawały się ze sobą pogodzić, że istniał między nimi istotny spór, że wspólny społeczno-ekonomiczny model, który miał powstać w Europie dzięki postępom integracji, nie we wszystkim pokrywał się z neoliberalną receptą. Dość przypomnieć z naszego podwórka wygłaszana przez Balcerowicza złośliwe tyrady pod adresem absurdów europejskiej wspólnej polityki rolnej. Aspirujący do bycia Zachodem, adaptujący importowane wzory Polacy z chęcią wzięli jako kompas jedno i drugie, i neoliberalną receptę, i europejską integrację, uznając dziejące je różnice za nieistotny szczegół. Kryzys strefy euro, a szerzej kryzys finansowy, postawił pod znakiem zapytania dotychczasową wiarygodność jednego i drugiego. Co w przypadku adaptacyjnego modelu rozwoju, jaki przyjęliśmy w Polsce, oznacza poważny problem. Jak można aspirować dalej do czegoś, co zasadniczo straciło swój jednoznaczny i bezalternatywny charakter? A nawet gorzej, okazało się oparte na wiele niesprawdzonych, pochopnych czy po prostu nieprawdziwych założeniach, skutkiem czego niejedno z cudownych rozwiązań okazało się przykrą pułapką. Niech niewesoły los wielu aspirujących do bycia klasą średnią, także polskich kredytobiorców, będzie jednym z wielu obrazów ilustrujących nagłe otrzeźwienie, które przeszło razem ze światowym kryzysem. Czyżby po latach ciężkiej pracy i wyrzeczeń miał nie być żadnej nagrody? Wejście do strefy euro bardzo długo było uważane w Polsce za szczyt naszych europejskich aspiracji, uwieńczony laurem powrót do upragnionej, normalnej Europy. Stosunek wielu polskich polityków do kwestii wspólnej waluty bardzo ładnie pokazuje, jak aspiracje mogą całkowicie rozmijać się z realnymi możliwościami oraz potrzebami. Kryzys projektu euro wydarzył się więc być może dla nas w szczęśliwym momencie, kiedy nie było jeszcze za późno i mogliśmy dokładnie zobaczyć, że podobnie jak aspiracja do bycia klasą średnią, tak również aspiracja do bycia we wspólnej walucie może okazać się w praktyce niebezpieczną pułapką.
projekt euro, stworzony w tym samym momencie apogeum neoliberalnego myślenia w historii Zachodu, w którym rozpoczyna się także nasza pokomunistyczna transformacja, uznawał wspólny rynek za wystarczającą podstawę dla integracji narodowych walut. Wspólna waluta oznaczała wspólny rynek, a właściwie wspólny rynek oznaczał wspólną walutę. To rynkowe pojmowanie pieniądza ignorowało całkowicie jego znaczenie polityczne. Czy ustanowienie waluty nie jest przede wszystkim aktem politycznej suwerenności? Czy dokładnie takie polityczne myślenie nie towarzyszyło powstawaniu Bank of England pod koniec XVII wieku, czy Bank de France powołanego przez Bonapartego, czy Reichsbanku Bismarcka? Projekt wspólnej europejskiej waluty, tak jak zaprojektowany został w traktacie z Maastricht, wydaje się tę kwestię świadomie lekceważyć. EBC, Europejski Bank Centralny, ma być więc instytucją politycznie i narodowo absolutnie neutralną w swoich założeniach, strażnikiem inflacji, stóp procentowych oraz cen na rynku. Instytucją jakby wprost wyjętą z neoliberalnego podręcznika. O ile jednak niezależność banku centralnego na poziomie narodowym jest jednak elementem całości ustrojowego ładu państwowego, to jednak w przypadku Unii Europejskiej oznacza całkowicie świadomą, dumną, a jak pokazuje kryzys, po prostu arogancką deklaracją, że rynek może obejść się bez państwa i bez politycznego suwerena. Projekt wspólnej waluty zawierał jeszcze jedno wątpliwe założenie, które dla części państw, tych gospodarczo słabszych, z większą inflacją i niższym poziomem produkcyjności okazało się po 2009 roku przekleństwem. Uważano, że wspólna waluta wymusi wyrównywanie się gospodarczych i społecznych poziomów między państwami, że różnice w tym względzie będą malały, aż w końcu zanikną, robiąc miejsce dla jednego europejskiego modelu społeczno-gospodarczego. Dokładnie coś przeciwnego miało jednak miejsce. Kryzys finansowy z całą brutalnością wydatnił wszystkie różnice między państwami, a przykład Grecji oraz innych słabszych państw południa pokazał, co może się stać z gospodarką o niskiej konkurencyjności i z nieprzygotowaną strukturą społeczną, jeśli poddać je wspólnie z silnymi gospodarkami i lepiej zorganizowanymi społeczeństwami reżimowi jednej waluty. Bez popadania w przesadę można chyba powiedzieć, że kryzys strefy euro oznacza pewien istotny zwrot w polskim myśleniu o własnym rozwoju oraz o samej integracji europejskiej. Sprawił on, że pojawiła się na poważnie niepokojąca myśl, że europejskie polityczne aspiracje doby transformacji to nie wszystko, że liczą się także społeczne i gospodarcze realia, że Unia Europejska nie jest bajką, elizejskimi polami, które wychwalamy w śpiewanej odzie do radości Schillera, ale obszarem ścierania się prawdziwych różnic, grą o zapewnienie sobie lepszych warunków przyszłości. Co więcej, okazało się, że w Unii Europejskiej nie ma jednej dobrej odpowiedzi na pytanie, co trzeba robić, aby zabezpieczyć własną przyszłość. A te, które podawane były dotąd jako absolutnie niezawodne, okazały się częściowo po prostu błędne, że o zgrozo każdy musi poszukiwać swojej własnej drogi, której będzie się trzymać. Państwo rozumieją, że dla aspirującego do bycia kimś innym adapcjonisty nie ma większej zgrozy niż powiedzieć mu, że sam musi na własną odpowiedzialność wybrać swoją drogę, której będzie się musiał trzymać. Tutaj dochodzi druga istotna konsekwencja kryzysu, jaki dotknął Zachód. Upadek wiary w skuteczność modelu demokratycznego kapitalizmu. Pojęcie to ukuł m.in. niemiecki politolog Wolfgang Streck, ale jest ono dzisiaj w dość szerokim użyciu, aby opisać hasłowo pewien model szczególnej symbiozy łączący po wojnie na Zachodzie liberalną demokrację z kapitalizmem rynkowym. Może Państwo jeszcze pamiętacie te dyskusje, które toczyły się także w Polsce na początku lat 90. Czy wolny rynek może obejść się bez liberalnej demokracji? Albo czy liberalna demokracja wymaga z konieczności gospodarki wolnorynkowej. Wiemy dobrze, że w modelu azjatyckim, ale także w przykładach innych,
tak zwanych wschodzących gospodarczych potęg, jak na przykład Turcja, rozwój gospodarki kapitalistycznej może przebiegać bardzo dynamicznie przy dość ograniczonej adaptacji zasad liberalnej demokracji do lokalnych warunków. Jednak w powojennej Europie uznano, że te dwie rzeczy muszą być ze sobą powiązane w symbiozie i że stanowi to swoisty fundament zasad panujących w Unii Europejskiej. Ostatecznie przecież Polska oraz wszystkie inne państwa, które chciały wstąpić w latach 90. do Unii Europejskiej, musiały wypełnić najpierw tak zwane kryteria kopenhaskie, które z grubsza rzecz biorąc opierają się z jednej strony na przyjęciu liberalnej koncepcji demokratycznego państwa prawa oraz na funkcjonalnej, zdolnej do konkurencji gospodarce rynkowej. Kryzys finansowy, szczególnie na przykładzie Unii Europejskiej, pokazał jednak, że głębokie reformy strukturalne, tak zwana polityka zaciskania pasa, często preferowane jako konieczne przez biurokratyczne instytucje unijne oraz niektóre państwa, stoją w jaskrawej sprzeczności z demokratyczną wolą narodów. Czy niekiedy zupełnie wynarodowieni urzędnicy brukselscy, wolni od realnej demokratycznej kontroli, czy to ze strony wyborców czy opinii publicznej, sami korzystający z uprzywilejowanej pozycji socjalnej, pewny status urzędnika, wysokie wynagrodzenie, gwarantowana emerytura, mogą z zewnątrz decydować o formie rozwiązań emerytalnych, systemie zdrowia czy edukacji, o kształcie majątku narodowego lub wysokości podatków jakiegoś konkretnego demokratycznego społeczeństwa, demokratycznego państwa wbrew woli większości? Czy nie narusza to naszego podstawowego europejskiego rozumienia demokracji? Zdławienie planu referendum greckiego premiera Jorgosa Papandreou w 2011 roku przez Francję i Niemcy pod hasłem "Demokracja to nieodpowiedzialność" pozostaje jednym z bardziej wstrząsających przykładów niedemokratycznego działania Unii w sytuacji kryzysu. Jednak nie tylko demokracja stała się ofiarą finansowego kryzysu, także dotychczasowe rozumienie kapitalizmu rynkowego uległo poważnemu zachwianiu. Kryzys finansowy nie był bowiem kryzysem jednego czy drugiego banku, ale erozją całej podstawy, na której wznosiły się dotychczasowe przekonania o naturze kapitalizmu. Okazało się, że byliśmy karmieni iluzjami. Deregulacja, znoszenie barier oraz standardów bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku rynków finansowych, wcale nie musi prowadzić do rozwoju, lecz może wzmagać niepohamowaną chciwość pieniądza i nieodpowiedzialność. Okazało się, że rynki nie są wcale aż tak racjonalne, a wiara w ich zdolność do samoregulacji, do autokorekty pojawiających się błędów jest niebezpieczną naiwnością. I wreszcie państwo. Okazało się bowiem, że koniec końców tylko ono nam pozostaje w sytuacji kryzysu, kiedy wali się wszystko inne. Tylko państwo może podjąć starania, by ograniczyć straty i podjąć się działań naprawczych, a ci, którzy chcieliby uczynić go tylko śpiącym strażnikiem, milczącym neutralnym asystentem, albo jeszcze lepiej w ogóle odesłać go na śmietnik historii, po prostu podcinają gałąź, na której siedzą. Kryzys finansowy, który oznacza także kryzys dotychczasowego powojennego Zachodu, zmienił zasadniczo nasze spojrzenie na integrację europejską oraz postawił pod znakiem zapytania wiele z dogmatów neoliberalnego podejścia do gospodarki, społeczeństwa oraz polityki. Dla nas w Polsce ten kryzys oznacza koniec naszego beztroskiego, pełnego entuzjazmu i wiary podejścia do świata i Europy. Podobnie jak wiele innych wydarzeń, tych dotyczących naszych własnych wewnętrznych spraw, takich jak choćby straszliwa katastrofa pod Smoleńskiem, jak również te, które rozgrywają się w naszym nieodległym sąsiedztwie, jak w przypadku Ukrainy, kryzys Zachodu, kryzys Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych kończy, myślę, definitywnie tę fazę aspiracyjnego, dostosowawczego naszego rozwoju ostatniego dziesięciolecia XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku. Historia nie tylko nie skończyła się, ale nasza przyszłość nie jest wcale pewna i mamy o co się martwić. Alain Touraine, francuski badacz, w swojej socjologii kryzysu, analizując obecną sytuację Zachodu, stwierdza między innymi, że każdy kryzys jest momentem, w którym pojawia się szansa i konieczność potwierdzenia swojej własnej całości.
Państwa, narody, ale także przedsiębiorstwa, wszelkie zorganizowane przez człowieka struktury przechodzą ucho igielne kryzysu w taki sposób, iż potwierdzają lub nie swoją zdolność do bycia całością. Czasami, aby zachować całość, muszą się zasadniczo przeorganizować. Ta uwaga francuskiego autora pozwala nam powrócić na koniec do kwestii, o której mowa była już wcześniej, o koniecznym istnieniu ładu, porządku, opartym o wspólne reguły. Jak Państwo widzicie w swoim wystąpieniu, niewiele miejsca poświęciłem wewnętrznej analizie przemian w Polsce, polskiej wewnętrznej polityce, temu procesowi, a raczej historii konkretnych osób i formacji, temu całemu politycznemu pokoleniu ludzi aktywnych, świadomie działających w polskiej polityce od ponad 30 lat. Ich wzajemne związki, sympatie i animozje, to z kim kiedy kto współpracował, a kiedy zerwał relacje, kto kogo o co oskarżył, w jakich okolicznościach obraził, wszystko co to tworzy w istocie substancję polityki, co jest później w specyficzny sposób opowiadane, zapewne to wszystko dałoby nam jeszcze lepszy wgląd w kluczowe przyczyny zmian, które dokonywały się w Polsce przez ostatnie ćwierćwiecze. Kiedy mówię o całym pokoleniu, które od ponad 30 lat tworzy polską politykę, to mam na myśli także i to, że w tej wewnętrznej, często właśnie bardzo spersonalizowanej perspektywie zbliżamy się do pewnej cezury, która jest biologicznie nieuchronna. Jeśli spojrzeć na Polskę dzisiaj jako na pewną niedoskonałą całość, czy to z perspektywy owych zewnętrznych uwarunkowań, o których mówiłem tutaj wiele, czy przez pryzmat wewnętrznych ewolucji polskiej polityki, którą zostawiam innym. Dochodzę do przekonania, że faktycznie znaleźli się w jakimś szczególnym momencie w obliczu kolejnego igielnego ucha historii. Jeśli chcemy przejść przez nie jako całość, musimy przeorganizować nasz dotychczasowy sposób istnienia z ostatnich dwóch dekad, co nie będzie możliwe, jeśli nie porzucimy aspiracyjnego sposobu myślenia i naśladownictwa i nie podejmiemy się odpowiedzi na pytanie o nasz własny ład, o nasze własne reguły i naszą własną drogę, której chcemy się w przyszłości trzymać. Jakby to miało wyglądać? Na koniec podam po prostu kilka tropów. Spór o warunki przyszłego rozwoju oraz kierunek koniecznych zmian koncentruje się w Polsce głównie wokół podstawowej linii podziału między rynkiem i państwem. Jest zastanawiające, jak rzadko natomiast pojawia się kwestia porządku społecznego, jako trzeciego niezbędnego wymiaru każdej sensownej strategii bezpiecznego rozwoju. Państwo oraz rynek mają w Polsce swych zdeklarowanych obrońców, którzy toczą między sobą nieprzerwanie spór. Więcej państwa czy więcej rynku? Tak opisany dylemat jest jednak przede wszystkim spuścizną historycznych okoliczności, w których dokonywała się w Polsce transformacja lat 90. niż trafnym opisem wyboru, przed jakim stoją dzisiaj Polacy. Chodzi mi o opisaną dokładnie wcześniej neoliberalną rewolucję na Zachodzie. Wyznaczała ona państwu oraz polityce możliwie marginalne miejsce, uznając, że państwo to przede wszystkim niekompetencja i koszty. Wielu z twórców i zwolenników transformacji gospodarczej w Polsce lat 90. podzielało takie przekonania, wręcz traktowało je jako niewzruszone dogmaty. Z czasem także państwo zyskało w Polsce wielu obrońców, szczególnie po tak zwanej prawej stronie. Podstawowa teza brzmi: większość słabości, nadużyć, błędów, bezsensownych strat w procesie transformacji wynikało ze słabości struktur państwa. Dlatego państwo powinno zostać wzmocnione, przede wszystkim w swej roli kontrolnej i gwaranta bezpieczeństwa. Chociaż więc w 2005 roku główne hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości brzmiało Polska solidarna, a nie liberalna, to w praktycznym wymiarze konkretnych działań realizowania programu tzw. IV Rzeczpospolitej skoncentrowano się przede wszystkim na dodawaniu państwu siły. I ten podział utrzymuje się nadal, wyznaczając charakter sporu o kierunki przyszłego rozwoju Polski. Ludzie gospodarki postrzegają państwo nie jako wsparcie dla polskiego rynku, tak ważne szczególnie w czasach rosnącego kryzysu i niepewności, ale jako agresora, drapieżcą, który tłamsi przedsiębiorczość.
Z kolei państwo widzi w gospodarce przede wszystkim tak zwanych tłustych misiów, którzy szukają pierwszej lepszej okazji do tego, by oszukać władzę, a nie źródło narodowego bogactwa. Ta wiara w moc sprawczą państwa, muszę przyznać, jeśli potraktować ją jako fetysz, może jednak okazać się taką samą iluzją, jak dawna wiara liberałów w nieograniczoną moc sprawczą rynku. Wydaje mi się czasami, że to przeświadczenie, że wola polityczna przez instrumenty państwa może zmienić wszystko, jaką czasami spotykamy w polskiej polityce, jak powiedziałam, szczególnie po prawej stronie, jest jakimś naszym odreagowywaniem czasów politycznej niemocy, kiedy państwa polskiego nie było. Tymczasem, przepraszam za staroświecki banał, państwo nie jest dobrem absolutnym, ale służy konkretnej społecznej treści. W tym kontekście bardzo mnie zastanawia, gdzie są w Polsce obrońcy ładu społecznego jako wartości. Nie są nimi do końca związki zawodowe, które walczą o prawa pracownicze i wynagrodzenie zwykle w zamkniętych granicach określonej branży zawodowej czy gałęzi gospodarki. Powstaje wręcz wrażenie, że w Polsce nie ma silnych agentów społecznego porządku, przez co kuleje cała nasza obecna debata na temat koniecznej zmiany warunków dalszego rozwoju. To tak, jakbyśmy ład społeczny traktowali jako produkt uboczny zmian politycznych i ekonomicznych, tak jakby się on nam po prostu przydarzał trochę z przypadku, a nie stanowił samoistną wartość, która wraz z gospodarką oraz państwem tworzy dopiero pewną całość. Ład społeczny, chcę to podkreślić z całą mocą, bo jest to niezmiernie ważne, jest konkretnym wyrazem kulturowego sposobu życia wspólnoty. Dlatego jego wartość jest dla mnie nadrzędna. Pozbawiona zdeklarowanych obrońców struktura społeczna w Polsce najłatwiej więc pada ofiarą nadużyć i wątpliwych eksperymentów. Państwo popada łatwo w skrajność, by traktować ją jako broiler i wyciskać z niej efektywność bez względu na koszty społeczne. Wobec społeczeństwa jako struktury może też swobodnie popisywać się swoją siłą, szczególnie jeśli wobec dobrze zorganizowanych branżowych interesów chowa z kolei głowę w piasek. Ludzie biznesu uważają strukturę społeczną jako problem teoretyczny, wymysł socjalistów, dlatego zwykle nie czują się za nią odpowiedzialni. Dla części elit, szczególnie tych lewicowych, struktura społeczna to natomiast poligon doświadczalny, na którym mogą dowolnie testować swoje postępowe, niemądre pomysły. To lekceważenie społeczeństwa jako struktury, która zawsze jest istotną dla rozwoju wartością, dobrem, kapitałem, który może pozytywnie pracować, jest u nas przede wszystkim spuścizną transformacji. Wtedy chodziło głównie o to, aby porządek społeczny zmienić, dostosować do nowych wymogów. Mieliśmy aspirować. Społeczne zachowania, preferencje, nawyki, także wartości odziedziczone z poprzedniej epoki wydawały się przeszkodą w zmienianiu rzeczywistości. Dlatego społeczeństwo musiało przystosować się do nowego modelu bez względu na koszty. Dzisiaj tak myśleć o porządku społecznym już nie wolno. Po dwóch dekadach transformacji wyczerpują się dotychczasowe źródła rozwoju i zmiany w Polsce. Skończył się proces po komunistycznej kumulacji i nowego podziału kapitału przyjętego po poprzednim ustroju, charakterystyczny dla transformacji lat 90. Już wkrótce skończy się także zasilanie polskiej gospodarki przez europejskie fundusze, które od 2004 roku tworzą podstawę dla naszego rozwoju, na przykład w infrastrukturze. Będziemy musieli stanąć na własnych nogach i oprzeć się w większej niż dotąd mierze na własnych zasobach. Najważniejszy z nich, jakim naprawdę dysponujemy, jest ład społeczny oraz wartości, na których wciąż się opiera nasza tożsamość. Jeżeli tylko w najbliższych kilku latach polskie społeczeństwo nie zostanie utwierdzone w podejrzeniu, że dla własnego państwa i własnej gospodarki stanowi jedynie przedmiot coraz to dalej idącej eksploatacji, to ma szansę stać się najważniejszym motorem pozytywnych przemian w Polsce. Społeczny kapitał procentuje i tkwi w nim ogromny potencjał zmiany. Dzisiaj Polska jest krajem rozłączonym, gdzie najważniejsze elementy z punktu widzenia szans dalszego rozwoju nie tylko nie współpracują ze sobą, ale czasami znajdują się w stanie mniej lub bardziej jawnej wojny. Państwo, rynek i społeczeństwa nie widzą w sobie partnerów.
Chętni natomiast traktują się jak przeciwnicy. W tym sensie nie spełniamy podstawowego wymogu, jakim jest zdolność do potwierdzania się jako całości, o czym pisał Turan. A przecież oko igielne kryzysu jest tuż przed nami. Te części trzeba dzisiaj ze sobą połączyć, aby uruchomić proces przemian. Dlatego reguły i wartości społeczne muszą być uszanowane w takim samym stopniu, jak potrzeby funkcjonowania rynku czy regulująca rola państwa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie w temat. Faktycznie dominantą było jednak zakreślenie perspektywy, z której my dzisiaj wynikamy, albo której jesteśmy dzisiaj dziećmi. Od momentu transformacji, próby właśnie poradzenia sobie z sytuacją, o której Jadwiga Staniszkis pisała, mianem przemocy strukturalnej, aż po próbę skonfrontowania się z diametralnie inną sytuacją po krachu ekonomicznym roku 2008 i przedefiniowaniu sytuacji europejskiej. Drodzy Państwo, zapraszamy do zadawania pytań. Jeżeli tylko ktoś z Państwa ma ochotę podjąć jeden z wątków wykładu, zapraszam do dyskusji. Chodzi mi o wywiad Michała Łuczewskiego. Pan był uprzejmy sugerować, że te zasoby tożsamościowe to jest ten nasz skarb, który powinniśmy odkrywać na nowo, nie wiem, budować na tym i tak dalej. Tymczasem teza właśnie przywoływanego autora no jest taka, że jesteśmy rozbici, podzieleni, żadnej tożsamości nie ma. Właściwie no, jest to zaprzeczenie tego, co pan mówił na koniec. Także jestem ciekaw po prostu, co pan na ten temat myśli. Dziękuję. Po pierwsze, tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu, jak się analizuje polską historię polityczną, to widać bardzo wyraźnie, że pojęcie tożsamości jest kluczowym polskim pojęciem politycznym. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że ono jest tak kluczowe, czy jakby organizuje naszą wyobraźnię publiczną i polityczną w tak samo silny sposób, jak w wielu nowożytnych społeczeństwach organizuje i porządkuje je pojęcie racji stanu. A my nie jesteśmy w stanie przestać mówić o tożsamości. My ciągle o tym opowiadamy. Ciągle. Znaczy jak pan włączy telewizję i posłucha ludzi w telewizorze, co oni mówią, tak oni naprawdę mówią cały czas o swojej tożsamości tak naprawdę. W związku z tym też dlatego ta polska polityka jest tak emocjonalna. Jest tak nadwymiarowa w swoich emocjach. Bo my cały czas przeżywamy siebie. Cały czas przeżywamy siebie. I w związku z tym ja się nie mógłbym zgodzić z taką tezą, że w Polsce nie ma silnej tożsamości. Ona może nie jest składnie zwerbalizowana. Chyba moglibyśmy spróbować ją jakoś sobie rekonstruować, pokazywać. Tak. Na wskaźniki przełożę. Na jakie wskaźniki? Niestety nie jestem ekonomistą. Nie, wskaźniki. Także nie zgodzę się z tezą Łuczewskiego, że w Polsce tożsamość nie istnieje. Powiedziałbym, że jest zupełnie odwrotnie. Szczególnie jeżeli porównamy się z niektórymi społeczeństwami zachodnimi, to mam wrażenie, że czasami nawet tej tożsamości mamy zbyt wiele wyeksplikowanej w swojej polityce. Nie wiem, czy rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że nie mamy tej tożsamości wspólnej. Jak powiedziałem, ona być może jest nie do końca precyzyjnie wyeksplikowana i to jest problem polskich elit, myślę, że szczególnie po 1989 roku.
i ich właśnie takiego aspiracyjnego i adaptacyjnego podejścia do rzeczywistości, która sprawiła, że interesowali się wszystkim innym bardziej niż tożsamością tej rzeczywistości społecznej i kulturowej, w której sami żyli. Ona być może, ta tożsamość nie jest tak dobrze zinstytucjonalizowana, jakby mogła być, a to wynika z tego, o czym mówiłem, czy po prostu ze słabości państwa, które kształtowało się ten główny mechanizm instytucjonalizowania narodowych tożsamości przede wszystkim w XIX wieku. Więc myśmy tego mechanizmu nie posiadali w takim stopniu, jak posiadały inne narody. Ale wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy sobie na 26 lat polskich przemian, to ja bym raczej stawiał inną diagnozę. To znaczy, że ta tożsamość się coraz bardziej krystalizuje. Ona się krystalizuje, nie wiem, chociażby poprzez takie instytucje, jak ta, której jesteśmy dzisiaj, siedzimy. Czy poprzez takie instytucje jak Muzeum Powstania Warszawskiego, POLIN. Znaczy ona zaczyna się na przykład w tej warstwie pewnych doświadczeń historycznych czy pamięci historycznej krystalizować w jakąś opowieść. I chodzi o to, żeby ta opowieść była jednorodna, ale ona układa się coraz bardziej nam w pewną całość. Tak? Albo na przykład to, co się dzieje dzisiaj, to jest pewien fenomen dla mnie samego. Fenomen nawiązywania do historii żołnierzy niezłomnych. Zaraz pozwolę panu do tego. To widać bardzo wyraźnie, że jakby pewne rzeczy. Ja ostatnio jadąc do Warszawy, przyjeżdżam Gierkówką, tą trasą katowicką dawną. Tam się przejeżdża koło Mszczonowa, jest taki zrujnowany były zajazd, który Edward Gierek wybudował w latach 70. To był właśnie taki pierwszy zajazd, który się spotykał, jak się wyjeżdżał z Warszawy, jadąc właśnie do Katowic. On jest kompletnie zrujnowany, spalony, pomazany graffiti. I widzę na tej ruderze taki wielki transparent, zszyty z prześcieradeł, na którym jest namazane taką farbą. Żołnierze niezłomni Mszczonów pamięta. I ja sobie tak myślę, co powoduje, że ludzie w takich miejscach czują potrzebę do manifestowania tego typu opinii, poglądów czy emocji. Ja myślę, że mamy jednak do czynienia w Polsce cały czas z pewnym procesem krystalizowania się tożsamości. I na tym poziomie, jak powiedziałem, doświadczeń historycznych, czy jakby opowiadania swojej historii, ona na razie jest skoncentrowana głównie na XX wieku, co mnie trochę przeszkadza. Ja uważam, że być może w którymś momencie, jak już sobie ten XX wiek sami dobrze opowiemy, czy będziemy mieli to poczucie, żeśmy sobie go rzeczywiście opowiedzieli, że wypowiedzieliśmy te wszystkie nasze emocje i odczucia i doświadczenia, jak widzimy Polaków, siebie, naszą wspólnotę w XX wieku, to może będziemy mieli więcej dystansu i więcej oddechu do tego, żeby opowiedzieć o sobie coś więcej i przejść do nieco wcześniejszej historii, której mi w tej opowieści trochę dzisiaj brakuje. Ale także jeżeli zejdziemy z tego poziomu doświadczeń historycznych i wejdziemy na poziom na przykład pewnych wartości społecznych, to wydaje mi się, że tutaj też taki konsens, brzydkie słowo, ale takie ucieranie się pewnego wyobrażenia o tym, jakie wartości społeczne nas konstytuują, one też ten proces krystalizacji się w Polsce dokonuje. On się często dokonuje w zderzeniu z rzeczywistością zewnętrzną. Na przykład myślę, że wejście do Unii Europejskiej, jakby zderzenie się z pewną
rzeczywistością proceduralną, instytucjonalną, spowodowało jakby nie tylko uczenie tych zdolności adaptacyjnych, ale również zmusiło do postawienia sobie pytania, kim my jesteśmy. Kim my jesteśmy? Jakie są nasze wartości w zderzeniu szczególnie, czy w konfrontacji z życiem innych społeczeństw w Europie? Co jesteśmy w stanie przyjąć jako nasze, a co nam kompletnie nie pasuje, albo w czym się czujemy, jakby to powiedzieć, no jak w przyciasnych butach, albo w źle skrojonym garniturze. Tak? I mi się wydaje, że ten proces taki uczenia się siebie na tych różnych poziomach i tej takiej świadomości historycznej, ale również tych wartości społecznych, tego, co by można było nazwać naszym sposobem życia. Jak my chcemy żyć, jak chcemy spędzać wolny czas, w jaki sposób chcemy pracować, a w jaki sposób nie chcemy pracować, co jest w życiu dla nas warte, jakie wartości, tak? Czy materialne, czy niematerialne, czy nie wiem, raczej chcemy się aktywizować w wielkich centrach handlowych, czy raczej wolimy się aktywizować w inny sposób. Tak? Że ten proces dochodzenia do pewnego do pewnego modelu wspólnego, on się moim zdaniem dokonuje. Więc ja patrzę na to trochę inaczej niż Michał. Wydaje mi się, że raczej zbliżamy się do siebie, a nie oddalamy. To, że nie widzimy tego zbliżenia, to być może jest wynikiem tego, że często przyjmujemy perspektywę przez pryzmat bieżącej polityki, tak? I języka konfrontacji, który jest w tej polityce obecny i który sprawia, że raczej widzimy się podzieleni. Mnie z tego powodu bieżąca polityka interesuje najmniej, bo uważam, że w bieżącej polityce najmniej ciekawych rzeczy się dzieje w ogóle. Jeżeli ktoś chce zrozumieć, co się dzieje z Polakami, to nie na tym poziomie przede wszystkim, tylko właśnie na poziomie świadomości historycznej, na poziomie zmian społecznych, tych strukturalnych, ale także tych świadomościowych zmian społecznych, w ekonomii, tak? Jakby to, jak Polacy zaczynają podchodzić do gospodarki, tak? Do konsumpcji, do religii też. To są wszystkie te obszary, w których o wiele więcej, mi się wydaje, możemy się dzisiaj dowiedzieć o tym, w jakim znajdujemy się stanie, niż patrząc tylko i wyłącznie przez pryzmat skaczących sobie do gardeł różnych polityków z różnych partii politycznych. Ma pan nad nami przewagę, że odczytał pan przygotowany, ładny, spójny, koherentny tekst. Natomiast treści w tym tekście no, są gorące, a to, co zaczęło się no, w tej zwykłej, prostej wymianie, gdyby padło pytanie i miał pan na nie odpowiedzieć, ja prosiłem o wywskaźnikowanie tego, co to jest ta tożsamość, bo nie wierzę w to, że pan powie, jaka jest tożsamość Polaków, ale chciałbym, żeby pan zdradził swoje widzenie tego i dostałem jeden wskaźnik, że fascynują pana żołnierze wyklęci, bo przyznał pan, że to jest coś, co zbudowało. Gdzie? W Mszczynie, tak? Może ja chciałbym zacząć tak. No mój honorowy przewodniczący mojego ugrupowania, Karol Modzelewski, podsumowując całość transformacji, powiedział, że z tych trzech wielkich wartości, tych francuskich, wolność, równość, braterstwo, nam w transformacji wyszła tylko wolność. Ani równości, ani braterstwa w wyniku transformacji nie było i przyznam szczerze, gdy przywoływał pan no Kisiela, no to jest fajny facet od muzyki i od szyderstwa, tak jak ja go zapamiętałem, a mam tyle lat, że czytywałem Kisiela. To wydaje mi się, że nie był to chyba najlepszy autor do przywoływania jako komentarz do opozycji wobec Leszka Balcerowicza, bo na przykład wolałbym, żeby przywołał pan Tadeusza Kowalika, który stawiał wyraźną tezę, że to nie było tak, że było there is no alternative. Myśmy sobie to wskoczyli dlatego, bo no post factum to nie ma o czym gadać. Tak się stało.
Tadeusz Mazowiecki jako premier wybrał sobie takiego ministra finansów, który wskoczył w to, co Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaproponowali jako trzy warianty. Wybraliśmy ten najgorszy i pojechało. Wie pan, jak ja przyszedłem tutaj na ten wykład, to myślałem sobie, że pan będzie mówił o Polsce. Polska 2016, tu i teraz. I czy żyjemy w czasie przełomu? W jakim przełomie? Żyjemy w czasie rewolucji. Właśnie w tej chwili, w moim najgłębszym rozumieniu, ten jedyny trzon, który nam się udało w transformacji zrobić, to znaczy uzyskać, znaczy wolność, zostanie zaraz skręcona. I to, nie wiem, tak jak odbierałem, czy to są pańskie sympatie, że wzmocnienie państwa będzie się dokonywało w formule pan Zbyszek jako minister od sprawiedliwości, tak, i prokurator, i poseł jednocześnie w każdym, i Antoni Macierewicz, i premier, jaki premier? Poseł Kaczyński, który jest prezesem Polski, którego frustrację widzieliśmy w tą niedzielę. No to jest układ szaleńców. To nie będzie przełom. To będzie po prostu dramat. To, co my zrobimy sobie wewnętrznie w kraju, to małe piwo, bo to jest peryferia Europy. Ale to naprawdę może ten garnek europejski wysadzić zdecydowanie. I przyznam szczerze, że wolałbym, żeby pan mówił na tej temperaturze, a nie przygotowany, fajny, akademicki tekst, mając i siedząc w zaciszu swego gabinetu, przygotował pan i go pan odczytał. To było znakomite, ale przyznam szczerze, point of point w stosunku do tego, co oczekiwałem. Jeśli chodzi o to pytanie dotyczące tożsamości, to oczywiście ja się nie podejmuję, w żadnym wypadku nie podejmuję się takiego zadania, żeby tu i teraz próbować państwu odpowiedzieć na pytanie, czym jest dzisiaj polska tożsamość. To wymagałoby rzeczywiście zupełnie oddzielnego, przepraszam, wykładu, nad którym by się było trzeba dobrze zastanowić, do którego trzeba się było dobrze przygotować. Ale wydaje mi się, że jak próbowałem odpowiedzieć na pana pytanie, to jednak starałem się wskazać na różne możliwe treści polskiej tożsamości. I z całą pewnością nie skoncentrowałem się jedynie na kwestii związanej z żołnierzami niezłomnymi. Mówiłem o czymś, co zdecydowanie było, myślę, szersze i obejmowało różne elementy pamięci historycznej czy doświadczeń historycznych, a przede wszystkim to, co dla mnie jest najważniejsze, czyli rzeczywistość społeczną w Polsce, która wyraża, jak powiedziałem, określony kulturowy sposób bycia Polaków, który nie bierze się znikąd i który jest osadzony o pewne wartości, do których jesteśmy przywiązani. I tutaj być może pewnie jest ta różnica między nami, bo ja jestem, prawdę powiedziawszy, w podejściu do rzeczywistości konserwatystą. Ja uważam, że to, co najciekawsze, najmocniejsze, właśnie dzieje się w strukturach społecznych, tak? Znaczy w tym, co jest empiryczne. Niekoniecznie w tym, co mówią ludzie, czy jakie głoszą deklaracje, czy jakie głoszą poglądy. Z tego punktu widzenia oczywiście musiałem pana rozczarować, bo mnie jakby to, co być może pana najbardziej interesuje, interesuje w bardzo niewielkim stopniu. Znaczy, jak powiedziałem, dzisiejsza polityka interesuje mnie w Polsce w najmniejszym stopniu. Może to jest wynik tego, że jak tutaj pan mnie przedstawiając powiedział, miałem możliwość popatrzenia sobie na polską politykę bardzo blisko. Może uznałem, że zobaczyłem tyle, ile powinienem zobaczyć i więcej nie jestem już ciekaw.
I w związku z tym jakby nie jestem w stanie, przyznam zupełnie szczerze, wykrzesać w sobie jakichś emocji czy głębszych zainteresowań tym, co się dzisiaj dzieje w bieżącej polityce. Także dlatego, że zainteresowany będąc głównie właśnie w tym obszarze kultury i społeczeństwa i tożsamości, uważam, że to, co dzieje się dzisiaj, jest być może istotnym. Wie pan, dlatego mnie na przykład ten przykład z żołnierzami niezłomnymi zainteresował. Dlatego, że to, co się dzieje dzisiaj, jest być może istotnym przesunięciem, które się dokonuje w Polsce. Ale to nie jest istota zmian. Za 10-15 lat to, co dzisiaj się dzieje, będzie tylko i wyłącznie jednym z wielu elementów zmiany, która dokonywała się w Polsce po 1989 roku. Tak jak dzisiaj już dla nas naprawdę nie ma większego znaczenia relacja między Leszkiem Millerem i Aleksandrem Kwaśniewskim. Ich, nie wiem, walka, która skutkowała na przykład tym, że nie wiem, jak pojechali do Dublina razem, to trzymali razem tą flagę, żeby zaznaczyć, że każdy z nich jest tak naprawdę odpowiedzialny. Jemu to zawdzięczamy, że Polska wchodzi w struktury Unii Europejskiej. To są spory, które dzisiaj już nikogo nie poruszają. Ja myślę, że też to, czym dzisiaj tak bardzo niektórzy żyją, też nie będzie miało tak wielkiego znaczenia. Natomiast znaczenie będą miały te zmiany, które zachodzą w naszym stosunku do historii, w naszym podejściu do porządku społecznego i do wartości, które chcemy wyznawać. Znaczy to zadecyduje tak naprawdę o przyszłości. I dlatego też powiedziałem i tego się będę trzymał, nie uważam, żeby polityka była obszarem sprawczości podstawowym. Nie uważam również, żeby państwo było absolutnym instrumentem zmieniania rzeczywistości, bo tak nie jest. I każda ekipa rządząca, każda partia, która wygrywa wybory, zawsze się o tym samym musi przekonać. Tak? Znaczy, idzie do wyborów z ogromnym wachlarzem zmian i zapowiedzi tego, co chce zmienić. A potem okazuje się, że tak naprawdę nie ma pieniędzy, nie można zmienić prawa, nie można przebić się przez struktury, nie można opędzić się od grup interesu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I że zdolność jakby takiego właśnie decyzjonistycznego, takiego aktywistycznego zmieniania rzeczywistości przez politykę jest bardzo, bardzo ograniczony. Ta zmiana dokonuje się najczęściej na innych poziomach i trwa znacznie dłużej. Ale dlaczego o tych żołnierzach niezłomnych? Bo to mnie zaintrygowało, bo to jest autentyczne. To nie jest skonstruowane, to jest autentyczne. Ja mam syna, który ma 15 lat. I to jest dla niego podstawowy temat dzisiaj, jeśli rozmawiamy o historii. Ja chcę z nim rozmawiać o różnych innych rzeczach, które mnie osobiście bardziej interesują. Na przykład, nie wiem, o polskim średniowieczu albo o pierwszej Rzeczpospolitej. Chętnie bym z nim o tym porozmawiał, ale on nie chce o tym rozmawiać. On chce rozmawiać o żołnierzach niezłomnych, bo uważa, że to jest najważniejsze. To jest autentyczne. To coś opowiada, tak? To go w jakiś sposób porusza. I myślę, że on nie jest pod tym względem wyjątkiem. Ale co to oznacza? To oznacza, że jednak cały czas mamy do czynienia z przesuwaniem się polskiej świadomości historycznej w kierunku, który sprawia, że pewne wyobrażenie o polskiej historii, które myśmy czerpali głównie z doświadczenia PRL-u, zaczyna odchodzić w przeszłość. I proszę zauważyć, to jest, jak pan nie lubi tego przykładu z żołnierzami niezłomnymi, to inny przykład. Proszę sobie popatrzeć na protesty Komitetu Obrony Demokracji, KODU. To jest niesamowite, dlatego że ci ludzie, protestując przeciwko tej ekipie rządzącej, którą pan krytykuje, której pan nie lubi, oni odwołują się już nie do
wartości, nie wiem, na przykład przede wszystkim wartości, nie wiem, jakiejś zachodniej lewicy albo zachodniego liberalizmu, a jakichś innych modeli z zewnątrz, tak? Jakichś innych standardów zewnętrznych. Oni przede wszystkim odwołują się do czego? Oni mówią, jak mówią konstytucja, to mówią to mają na myśli konstytucję 3 maja. Jak myślą, nie wiem, na przykład konstytucja 3 maja, tak? Kiedy odwołują się do III Rzeczpospolitej, to mówią głównie językiem Solidarności, opowiadając III Rzeczpospolitą przez pryzmat Solidarności, nie już PRL-u. Znaczy, mi się wydaje, że mamy do czynienia z pewnymi zmianami, które pokazują, że PRL przestaje być dla nas coraz bardziej, i tak musi być, tym podstawowym punktem odniesienia w naszej tożsamości i w sposobie, jaki rekonstruujemy na przykład naszą pamięć historyczną, czy odwołujemy się do pewnych wartości dotyczących ładu społecznego. Tak jak powiedziałam w swoim wystąpieniu, dzisiaj ja sam pamiętam przecież na początku lat 90. mówić o tym, że nie wiem, że powinno się przywrócić sprawiedliwość społeczną, było traktowane jako belga, tak? Znaczy to pojęcie było wyklęte z dyskursu publicznego, ponieważ kojarzyło się w sposób oczywisty z PRL-em. I nikt oprócz Boże, nie wiem, ludzi typu Ikonowicza nie posługiwał się takim pojęciem. Dzisiaj okazuje się, że to pojęcie zaczyna być istotą polskiego sporu. Nie wyobrażamy sobie dyskusji o polityce bez odniesienia się do problemu sprawiedliwości społecznej i kwestii, w jaki sposób dzisiaj możemy tworzyć mechanizmy społecznej inkluzji w sytuacji coraz większych różnic, jakie mamy do czynienia w polskim społeczeństwie. Także jeszcze raz, wydaje mi się, że tak naprawdę nie ironizowałbym aż tak bardzo na temat akademickości mojego wystąpienia. Ani mój gabinet nie jest aż tak zaciszny, jak pan powiedział. Uważam, że to, co dzieje się najważniejszego, dzieje się na innych płaszczyznach niż hałaśliwa, bieżąca polityka. Ja chciałem zadać pytanie. Pan mówił dużo o kryzysie Unii Europejskiej. Pytanie o zależność pomiędzy tożsamością kraju, państwa, a tożsamością Unii Europejskiej. Z jednej strony Unia Europejska mówi się, że powinna być takim niedokończonym projektem, jakimś projektem, który ma jakąś wizję, to jest termin Baumana, niedokończony projekt. Niektórzy nawet mocniejszych terminów już używają, chcą, żeby Unia Europejska była jakimś imperium na przykład, chociaż są to pomysły utopijne. A z drugiej strony na przykład Jadwiga Staniszki w swojej procesualnej koncepcji władzy odwołuje się do Unii Europejskiej jako pewnej tylko takiej biurokratycznej strukturze, która składa się z pewnych kratek, które są wewnątrz puste, czyli Unia Europejska nie ma tożsamości, tylko jest pewną strukturą biurokratyczną i pewnym mechanizmem. Jest mechanizmem według Jadwigi Staniszki, który umożliwia wyławianie takich tożsamości małych, partykularnych, indywidualnych, jak tożsamość krajowa. Stąd też współczesne czasy stawiają wymóg zdefiniowania, samozdefiniowania siebie, czyli określenia własnej tożsamości, żeby państwo potrafiło umieć artykułować i swoje interesy i wyartykułować swoją tożsamość. I wówczas właśnie struktury unijne umożliwiają realizację takich indywidualnych tożsamości. Nie? To jest pozytywne, że my, to jest zgodne też z pana tezą o tej właśnie tożsamości indywidualnej państwa, że ona jest taka ważna, ale z drugiej strony to jest też problem, czy my tą tożsamość dzisiaj rzeczywiście posiadamy, czy też musimy ją mieć, czy też musimy, jest pewien imperatyw, że powinniśmy ją mieć, a tak naprawdę nie wiemy, jaka ona jest i jej ciągle szukamy. Ja natomiast chciałem zadać w tym kontekście takie pytanie. Czy pan uważa, bo ja uważam jednak, że rzeczywiście Unia Europejska, tak jak Staniszki uważa, że jest takim właśnie tą biurokratyczną procedurą, machiną, taką procesualną koncepcją. Czy to dobrze,
czy to źle, czy to dobrze, że ona umożliwia realizację tych indywidualnych, bo wtedy mamy szansę, że my na przykład jako Polacy możemy wyartykułować te swoje interesy na przykład, nie? Czy też Unia Europejska powinna mieć jakąś swoją, jakąś swoją tożsamość, ale wówczas ona byłaby być może bardziej opresyjna dla tych tożsamości narodowych? Ja myślę, że kryzys w strefie euro jest dlatego takim doniosłym doświadczeniem, ponieważ on pokazał, że taka byłaby moja diagnoza, nie tylko moja, że on pokazał, że Unia Europejska nie jest takim, nie jest taką strukturą, o której pisze profesor Staniszkis. Inaczej mówiąc, to nie jest struktura, która potrafi poprzez procedury dobrze zarządzać różnicami, z jakimi mamy do czynienia w Unii Europejskiej. Kryzys strefy euro wyzwolił zupełnie odwrotną tendencję. To znaczy tendencję do tego, żeby ujednolicić, żeby scentralizować, żeby zapanować. I to się wyraża chociażby w tym podstawowym pytaniu, czy naprawdę wierzymy w to, że Grecy będą tacy jak Niemcy? Nie będą. I nie chcą być. A ja nawet uważam, że nie wiem, czy to by miało jakikolwiek sens, żeby Grecy byli tacy jak Niemcy. Tak samo jak nie widzę powodu, dla którego, nie wiem, Brytyjczycy mieliby być tacy jak Niemcy albo jak Francuzi. To za absurd. Albo dlaczego Polacy mieliby być tacy jak Niemcy. Pod względem tego, o czym mówiłem, czyli modelu społeczno-ekonomicznego, który, jak niektórzy wskazują, właśnie wbrew założeniom neoliberalnym, nie jest czymś neutralnym. Znaczy model społeczno-ekonomiczny nie jest czymś naturalnym. To nie jest konstrukcja, nie wiem, to nie jest model abstrakcyjny. Tylko to jest wyraz pewnego określonego sposobu bycia. I jak pan mówił o Jadwidze Staniszkis, to ja uważam, że jej najlepsza książka to jest ta dotycząca problemu formy. To jest najlepsza książka. Nie ta, w której ona próbuje odnieść się do problemu Unii Europejskiej, tylko w której próbuje opisać fenomen władzy właśnie przez pryzmat formy. I tam też odnosi się do problemu Unii Europejskiej i kryzysu integracji europejskiej, ale w inny sposób, moim zdaniem lepszy. Bo ona tam pisze coś, co moim zdaniem jest podstawowym problemem, którego nie potrafimy zrozumieć w projekcie europejskim. Europa Europa jest podzielona pod względem epistemologicznym, to znaczy w Europie mamy do czynienia z różnymi, odmiennymi sposobami patrzenia na rzeczywistość. To jest tak, że ludzie południa mają inne podejście do rzeczywistości niż ludzie północy. Brytyjczycy mają swoje własne podejście do rzeczywistości, które czasami jest kompletnie nieznośne, ale bez którego po prostu ich nie ma. I kiedy ja mówię o polskim sposobie bycia albo życia, to również mam na myśli to, że Polacy też mają swoje podejście do rzeczywistości. I ono jest ich swoiste. Czasami może naprawdę doprowadzać do szału. Tak? Ale jest. Ono po prostu czyni ich rzeczywistymi wspólnotami. Tak? Ale ta odmienność polega właśnie na różnych perspektywach epistemologicznych. I w związku z tym ten pomysł, żeby stworzyć jeden europejski model społeczno-ekonomiczny, był absurdalny. Był absurdalny. Unia Europejska i integracja europejska nie jest po to, żeby stworzyć jeden europejski model. Jest po to, żeby
na bieżąco próbować tworzyć mechanizmy zarządzania różnicami. Nie je likwidować, tylko zarządzać tymi różnicami, szanować te różnice. Jeżeli tego nie będzie robić, to mamy tylko dwie drogi, moim zdaniem. I one się przed nami absolutnie rysują. Jedna droga rozwiązania tego problemu, jeżeli nie chcemy jakby uznać różnic za realne, za rzeczywiste, jeżeli nie chcemy zrozumieć, że Grecy nigdy nie będą Niemcami, a Polacy nigdy nie będą Francuzami i tak dalej, to jedna droga to jest biurokratyczny despotyzm. No bo jeżeli nie jesteśmy w stanie zarządzać różnicami, to musimy odgórnie je zlikwidować. Poddać je jednemu formatowi. I to można zrobić właśnie instrumentami biurokratycznymi i technokratycznymi. Druga opcja to jest już nie despotyzm biurokratyczny, ale despotyzm populistyczny. To znaczy to jest reakcja populistów, którzy mówią, że jeżeli wy chcecie nas zmusić do tego, żebyśmy byli kimś, kim kompletnie nie chcemy, to my się będziemy przeciwko wam buntować. I mamy w nosie waszą Unię Europejską, mamy w nosie waszą integrację europejską. My chcemy być tacy, jacy chcemy być. I nie będziemy przestrzegać żadnych reguł innych, oprócz tych, które sami będziemy ustanawiać. No tylko to znaczy również koniec integracji europejskiej. Zarówno despotyzm technokratyczny, jak i despotyzm populistyczny oznaczałby de facto koniec integracji europejskiej. Ja jestem po przeciwnej stronie słuchaczem, który zareagował na pana wykład jak najbardziej pozytywnie. Ja żyję ponad 30 lat poza Polską i staram się, będąc teraz tutaj troszkę, wróciłam na parę tygodni, zrozumieć, co się dzieje. I uważam, że pana akademicka, spokojna, nieemocjonalna analiza znakomicie wyjaśnia, dlaczego ten kraj jest w tej chwili w stanie rewolucji, bo z panem się zgadzam. Pan to znakomicie wyjaśnił. Ja chciałam panu za to bardzo podziękować. Tylko tyle. Pan bardzo skupił się, interpretując Turena, na pojęciu całości. Muszę przyznać, że czytam Turena jako raczej sprzymierzeńca w rozumieniu gigantycznego zróżnicowania, z którym musimy się dzisiaj zmierzyć. I ewidentnego końca takiego późnoromantycznego albo postromantycznego wyobrażenia o tym, że możemy stanowić jeszcze jedność albo też całość. Rozumiem, że kiedy używa pan pojęcia tożsamości, to ono się staje trochę taką metakategorią, to znaczy jest takim formą, powiedzmy sobie, no właśnie jakiegoś takiego ochronnego kapelusza, który jakby pokazuje całe zróżnicowanie, jakie pod nim następuje. Ale kiedy spojrzymy na procesy polityczne, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, mam poczucie, że Polacy niesłychanie żyją tą wirtualnością świata polityki. Nie przejmują tylko z tego świata temperaturę życia, ale także bardzo silnie przeformatowują życie indywidualne czy życie domowe, rodzinne, zgodnie z rytmiką, jaka podawana jest przez świat polityki. W tym sensie trudno mi zgodzić się z tezą, że ta przestrzeń dzisiaj staje się trzeciorzędną dla zrozumienia procesów tożsamościowych, jakie zachodzą w polskim społeczeństwie. Znaczy mam takie poczucie, że ona niesłychanie sprzyja zróżnicowaniu, tworzenia się bardzo różnych narracji, bardzo różnych opowieści o polskości. Zresztą przykład Solidarności jest tutaj szczególnie bolesnym przykładem, z jak dalece zróżnicowanymi opowieściami mamy do czynienia, jak dalece niekompatybilne one się też dzisiaj w Polsce stają i do jak radykalnych różnic czy napięć potrafią dzisiaj prowadzić. I że naszym podstawowym wyzwaniem staje się raczej poradzenie sobie z różnorodnością, od stylów życia poczynając po gigantyczne różnice międzypokoleniowe, bo mimo faktu, że wciąż jesteśmy bardzo familiarnym społeczeństwem i słowiańszczyzna buduje nam jakiś wspólny mianownik przywiązania do rodzinności, kręgów przyjaciół i tak dalej, to od lat badania socjologiczne potwierdzają, to jednocześnie różnice w stylach życia i w podejściu do wartości, czy w wartościach jako punktach odniesienia są na tyle gigantyczne, że musimy sobie mentalnie także poradzić z brakiem wspólnego mianownika dzisiaj.
i że, no właśnie, używanie w liczbie pojedynczej pojęcia tożsamości coraz mniej nam daje. To znaczy nie daje nam klucza czy narzędzia do opisu tych rzeczywistości, w których my dzisiaj także bardzo często równolegle żyjemy i z którymi sobie nie potrafimy poradzić. Ja na własne potrzeby, jako że wychowywałem się intelektualnie na hermeneutyce, mam poczucie, że my dzisiaj właśnie nie jesteśmy w stanie w ogóle użyć teorii rozumienia do tak bardzo zróżnicowanych światów i że my dzisiaj o wiele bardziej potrzebujemy jakiejś hermetycznej opowieści, to znaczy potrzebujemy skonfrontować się z tym, że nie zrozumiemy, a że mimo wszystko będziemy, czy jesteśmy już skazani, zmuszeni, może jest to o wiele bardziej naturalna sytuacja, do poradzenia sobie właśnie w sytuacji, w której nie rozumiem czyjegoś punktu widzenia, nie rozumiem czyjegoś stylu życia, nie rozumiem czyichś potrzeb politycznych i wyobrażeń politycznych. Niemniej, czy w jakiś sposób będziemy musieli się, porozumieć już byłoby za dużym słowem, ale wzajemnie uznać zróżnicowanie i zacząć negocjować jakieś wspólne przestrzenie. Ale czy one składają się dzisiaj na całość, bo ona bardzo silnie u Pana zabrzmiała, w liczbie pojedynczej, na jakąś całość. Znaczy mam poczucie, że dziś że jesteśmy na innym etapie rozwojowym. Co pan na to? Znaczy ja po pierwsze jeszcze raz chciałem powiedzieć, znaczy o tej polityce bieżącej. Znaczy jestem zdziwiony, skąd się w nas bierze to przekonanie, że ta polityka aż tak bardzo nami włada i sprawia, że właśnie jesteśmy tacy skonfliktowani i przestaliśmy ze sobą rozmawiać, dlatego że oglądamy telewizję albo internet i przez pryzmat tej telewizji, internetu patrzymy na to, co się dzieje w polityce. Przecież zdajmy sobie sprawę z tego, że i o ile ja się nie mylę, to przynajmniej połowa polskiego społeczeństwa nie uczestniczy w wyborach, w aktach wyborczych. I teraz to można bardzo różnie oczywiście interpretować. W takim skrajnym przypadku, odwołującym się do tradycji antycznej, można by było powiedzieć, że to są ludzie bezużyteczni. Grecy nazywali ludzi, którzy żyją, nie interesują się polityką, idiotes. To nie był przypadek, że posługiwali się tym pojęciem, bo oni uważali tych ludzi za bezużytecznych. No ale my nie żyjemy w jakiejś, antycznej, małej wspólnocie demokratycznej. Jesteśmy złożonym, skomplikowanym społeczeństwem. Tak? Bo połowa ludzi w Polsce nie czyni użytku ze swego podstawowego aktu wyborczego. Co z tego może wynikać? Tak jak powiedziałem, mogą różne rzeczy w niej, może, że oni się nie interesują, a może nie czują się zagrożeni, może nie podzielają naszych obaw w tym sensie, może nie uważają, że żyją w apokaliptycznych czasach, że zaraz ktoś kogoś wsadzi do więzienia albo że ktoś komuś zrobi jakąś straszliwą krzywdę. Być może żyją codziennym życiem, tak? Na tym poziomie na przykład społecznym. Prowadzą swoje domy, prowadzą swoje rodziny, prowadzą swoje zwykłe życie, które też jest, chciałbym jednak na to zwrócić uwagę, budowaniem takiej wspólnej tkanki, tkanki społecznej i tkanki kulturowej. Że ja nie chcę popaść w jakiś taki nadmierny zachwyt nad Polską, bo uważam, że w Polsce jest wiele rzeczy, które można byłoby poprawić, zmienić i uczynić lepszymi. Ale jak sobie patrzę na ludzi, jak żyją poza wielkimi miastami, oni się tam bardzo często muszą borykać z bardzo prostymi, bardzo trudnymi rzeczami. Tak? I też jest tak, że sfera ubóstwa czasami bywa bardzo duża wśród tych ludzi. A jednak na przykład, ja pamiętam Polskę PRL-owską, Polskę stanu wojennego i tą Polskę po lat 90. I na przykład taką zasadniczą zmianę, którą widzę w wielu miejscach w Polsce jest to, że widzę, że wielu ludzi zaczyna lubić miejsca, w których żyją.
I to widać po tym, jak oni na przykład zaczynają o te miejsca dbać. To nie jest przecież tylko tak, że nie wiem, że przyszła Unia Europejska i rzuciła wielki wór pieniędzy i teraz my w związku z tym odmalowujemy te domy, nie wiem, budujemy drogi i tak dalej. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest też taka, że ludzie po prostu chcą, żeby miejsca, w których żyją na co dzień, były ładne. To jest naprawdę z punktu widzenia, jak sobie przypomnieć właśnie, nie wiem, Polskę lat 70., 80., 90., to jest gigantyczna zmiana taka świadomościowa, która pokazuje o tym, moim zdaniem pokazuje jedną zasadniczą rzecz, że zmienia się to, co było w polskiej kulturze bardzo silnym czynnikiem destabilizującym, poczucie niepewności i tymczasowości. To się zmienia. Polacy zaczynają jakby osadzać się w swojej rzeczywistości, w której żyją. Ja nie chcę oczywiście przez to bagatelizować innych negatywnych zjawisk. To, że jest bardzo wielu ludzi młodych, którzy na przykład uważają, że muszą z Polski wyjechać, bo tutaj się po prostu nie da. Nie da się, nie wiem, realizować swoich aspiracji, zdobyć takiego zawodu, jaki chcieliby i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest cały czas jednak zasadnicza mniejszość, że większość ludzi w Polsce zaczyna się osadzać w swojej rzeczywistości i zaczyna ją coraz bardziej lubić. I to jest moim zdaniem taki czynnik, który jest, no powiedzmy, przynajmniej równie fascynujący i ciekawy poznawczo, co skakający sobie do gardeł politycy. Tak? Jeżeli już państwo tak bardzo chcą być przywiązani do tego panowania politycznego chaosu nad naszymi umysłami i wyobrażeniami, to zgódźmy się przynajmniej na tyle, że jedno i drugie mówi coś nam bardzo istotnego o tym, w jakim miejscu się obecnie znajdujemy. Polacy osadzają się w swoim sposobie bycia. Zaczynają go lubić. I to jest bardzo ważna zmiana w stosunku do tego, co było wcześniej. Z tym Turenem to ja przyznaję, znaczy z całą pewnością jakby ja nie podzielam tych jego tez dotyczących końca struktur społecznych i tak dalej. Uważam, że właśnie wręcz przeciwnie, to znaczy, że struktury społeczne w dalszym ciągu odgrywają ważną rolę i odkrywamy ich znaczenie na nowo właśnie w konfrontacji z kryzysem. Natomiast no bardzo inspirujące była dla mnie ta jego teza mówiąca o tym, że kryzys jest tym momentem, w którym musimy się zobaczyć na nowo, tak? Znaczy musimy się sprawdzić, czy dalej jesteśmy całością. Bo jak nie jesteśmy całością, no to wtedy mamy rzeczywiście problem z tym, żeby sprostać sytuacji niepewności i zagrożeniu. Tak? Czy tożsamość może być wartością opresyjną narzuconą przez państwo? Bo przebrzmiało tu w pańskiej wypowiedzi, że Polacy odzyskują, Polacy zmieniają się. Zresztą ja uważam, że każdy Polak mieszkając w Polsce nosi w sobie pierwiastek tożsamości polskiej, bo inaczej by tu nie mieszkał i z różnych względów, czy powiedzmy nawet ekonomicznych zostaje tutaj albo wyjeżdża, ale powiedzmy ten pierwiastek musi nosić, bo jest związany z automatu z tym krajem. Natomiast tworzenie pewnej tożsamości Polaka przez duże P, już w tym momencie, powoduje, że część ze społeczeństwa może czuć się z tym swoim pierwiastkiem tożsamości, taki jaki on ma, wykluczonym. Bo tu też była mowa o wykluczaniu ze społeczeństwa i to, co pan tak powierzchownie mówi, ja się politykami nie interesuję, odeszłem od tego tematu i w zasadzie niech się dzieje co chce, a tu społeczeństwo gdzieś tam dołem, inny nurt płynie podskórnie i on inaczej się kształtuje. Nie, on się inaczej nie kształtuje, dlatego że te różne wypowiedzi, czy nawet to, co zawarłem w pytaniu, czy tożsamość może być wartością opresyjną narzuconą przez państwo, powoduje, że istnieje tutaj niebezpieczeństwo, że te wody nie będą tak spokojnie płynęły i my nie będziemy sobie budowali swojej tożsamości polskiej niezależnie od polityków. Pytanie było jasne. Ja w podobnym duchu chciałem skomentować, że język tej debaty politycznej jest tak ostry i też wprowadza pewne podziały, że one mogą mieć wpływ też negatywny na kształtowanie się być może jakiejś wspólnej tożsamości. Ale chciałem zadać pytanie, bo mówił pan o Polsce, że pan widzi pozytywne tendencje takie długookresowe.
czy w tym wymiarze europejskim, dla tego projektu europejskiego, też pan widzi jakieś jakby pozytywne tendencje, czy tutaj raczej możemy mówić bardziej o zagrożeniach i w związku z czym, no, czy są jakieś tendencje, które mówią, że ten pomysł takiej integracji, budowy wspólnej Europy ma jakieś szanse powodzenia? Już pomijając te wątki tam Unii Walutowej i tak dalej. Na pewno ma pan rację, bo w tym, że polityka jest też, czy polityka uczy różnych rzeczy, tak? Może uczyć rzeczy dobrych, ale może również uczyć złych, może być taką negatywną nauką. Jak rozumiem, bo obawa jest taka, że polska polityka raczej dzisiaj ma to negatywnie oddziałuje na nas. Ja uważam, że ten spór jest ostry, to jest prawda. Ten spór jest ostry i on się stał jeszcze, mam powiedzieć, taki dramatyczny, egzystencjalny, dotyczący życia i śmierci za sprawą niestety katastrofy smoleńskiej. Wie pan, ja w katastrofie straciłem najlepszego przyjaciela Tomasza Mertę i dla mnie w dalszym ciągu jakby to jest problem w ogóle mówić o tym, tak? I mnie też, proszę wierzyć, różne rzeczy strasznie denerwują czy poruszają, tak? Ale wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak mówiłem o tych, proszę zobaczyć, spór o lustrację albo spór o prywatyzację w latach 90. To były bardzo silne spory, autentyczne spory. Ja sam pamiętam doskonale, jak jako młody jeszcze człowiek dumnie poszedłem po stempelek do dowodu osobistego, że odebrałem swoją część mojego majątku narodowego, że jestem posiadaczem, tak jak wszyscy inni. I proszę mi wierzyć, że później czułem się naprawdę paskudnie. Do dzisiaj czuję to, jakby pamiętam to uczucie bycia nabitym kompletnie w butelkę. Znaczy, to było tak, jakbym dostał w twarz. Dokładnie tak to odbierałem. To był realny spór o prywatyzację, o to, co ma być z polskim majątkiem, jak my, każdy z nas, jako obywatel, ma mieć prawo do tego. To były naprawdę bardzo silne spory, które też mnie poruszają, tak? Czy poruszały. Lustracja. Również to też jest moje osobiste doświadczenie. Pamiętam, jak dumny poszedłem do swojej uczelni z zaświadczeniem, którym napisałem, że nie byłem nigdy współpracownikiem. I potem również czułem się podle, jak moja uczelnia po werdykcie Trybunału Konstytucyjnego mi ten papierek przysłała z powrotem, powiedziała, że mogę sobie go wsadzić do szuflady. To były rzeczywiście bardzo emocjonujące i bardzo takie też osobiste spory. Dzisiaj ich ostrość bardzo mocno przyplakła. Ja mówię o tym dlatego, że sądzę, że nawet ten spór, który my dzisiaj tak przeżywamy i który nam się wydaje tak bardzo egzystencjalny, on też za 20-30 lat nie będzie już wzbudzał tych wszystkich emocji. W związku z tym wydaje mi się, że musimy być też zdolni do tego, żeby patrzeć na politykę jako na pewien proces, a nie na te momenty, które pochłaniają całą naszą uwagę. Te momenty nie mówią nam wszystkiego o tym, co się dzieje. Tak? I dlatego myślę, że powinniśmy w stosunku do nawet tak bardzo skonfliktowanej polityki pozostawać w pewnym
dystansie i spokoju. I też myślę sobie, że wielu ludzi w Polsce naprawdę aż tak bardzo nie zwraca uwagi na to, jak sobie politycy skaczą do gardeł, tylko zajmują się tymi rzeczami, które naprawdę ich dotyczą. Tak? Zajmują się tym, żeby wychować porządnie dzieci, żeby wysłać dzieci do szkoły, żeby pójść, żeby mieć pracę, żeby mieć pieniądze, żeby... Zajmują się tysiącami różnych spraw. Natomiast jeżeli chodzi o opresyjność, to ja to już powiedziałem w swoim wystąpieniu. Uważam, że tożsamości nie da się zadekretować politycznie ani poprzez państwo. Państwo jest istotnym narzędziem do tworzenia mechanizmów inkluzji. Państwo może pomagać. Polityka jest po to, żeby pomagać. Może również przeszkadzać. Natomiast nie jest w stanie kreować bytów kulturowych, takich jak tożsamość. Państwo nie może zadekretować, próbuje, ale to się nigdy nie udaje. Tak? To się nigdy nie udaje, no przynajmniej w naszym kręgu cywilizacyjnym, gdzie jednak zakładamy, że każdy z nas ma wolną wolę, jest osobą ludzką, ma rozum, jest odpowiedzialny za siebie i tak dalej, i tak dalej. Tak? Słucham? Powiem zupełnie szczerze, że tak samo w niego nie wierzyłem jak w Homo economicus. Znaczy, tu miałem zawsze z Tischnerem bardzo duży problem. Ja bardzo lubiłem Tischnera ze względu na jego teksty dotyczące świętego Augustyna i bardzo mi się to podobało, jego opowiadanie o chrześcijaństwie filozoficznym, na filozoficznym poziomie właśnie poprzez pisma świętego Augustyna bardzo mi zawsze odpowiadały. Natomiast z jego Homo sovieticusem miałem zawsze bardzo istotny problem. Uważałem to za nadinterpretację. Tak samo jak w przypadku Homo economicusa. I pana pytanie dotyczące Unii Europejskiej już na sam koniec. Wydaje mi się, że na razie nie mamy zbyt pozytywnych, jakby optymistycznych wieści płynących jeśli chodzi o Unię Europejską. Wydaje mi się, że lekcja, znaczy, że to jest, znaczy, jest ogromny opór, przeciwko temu, żeby spróbować zmienić sposób myślenia o integracji europejskiej, a tym samym również doprowadzić do zmiany funkcjonowania Unii Europejskiej, jako lekcji wyciągniętej z tych różnych kryzysów, bo tak naprawdę ten kryzys finansowy, o którym mówiłem, jest tylko jednym z wielu, tak, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Ten opór to jest opór unijnej biurokracji, która uważa, że wszystko jest w porządku, tylko trzeba po prostu lepiej. To jest opór bardzo często politycznego establishmentu, czy politycznych elit europejskich, które po prostu musiałyby wtedy powiedzieć: bardzo was wszystkich serdecznie przepraszamy, ale schrzaniliśmy. Po prostu schrzaniliśmy. I powinniśmy odejść, bo okazaliśmy się niewiarygodni. Po prostu żeśmy podejmowali błędne decyzje. No, niestety tego po politykach najmniej się zawsze spodziewam. Tak? Znaczy, to jest coś, czego bardzo niewielu z nich w każdym razie jest gotowych do wzięcia na siebie taką odpowiedzialność. Myślę, że opór establishmentu politycznego jest ogromny. Tak? I to hasło, tak? Że na każdy problem Europy więcej Europy. To jest cały czas ucieczka do przodu, taka ślepa ucieczka do przodu, która moim zdaniem bierze się przede wszystkim z lęku przed odpowiedzialnością, przed przyznaniem się do tego, że popełniono kardynalne błędy i że być może trzeba różne rzeczy naprawdę od początku przemyśleć. To niestety ma swoje takie zwierciedlane odbicie w rosnących ruchach populistycznych, bo złość ludzi jest autentyczna. Jak ludzie czują się odrzuceni przez elity albo traktowani przez nie jak kompletne głupki, to wówczas reagują gniewem. I to może się rzeczywiście bardzo niedobrze skończyć. Myślę, że
rok następny, 2017, może być pod tym względem takim być może momentem prawdziwej próby, kiedy będziemy mieli wybory we Francji. W Niemczech chyba też, prawda? I wtedy może się okazać, że ten gniew jest naprawdę bardzo duży. I że mamy do czynienia z taką bardzo chaotyczną, niekontrolowaną i niebezpieczną zmianą na scenie politycznej w niektórych państwach w Unii Europejskiej. Ja już nie mówię o Brexicie, tak, który, tak jak powiedziałem wcześniej, Brytyjczycy naprawdę potrafią człowieka wyprowadzić z równowagi. Ale ja bym powiedział, uwielbiam ich za to, że oni zawsze są sobą. Oni zawsze są sobą. Nawet wtedy, kiedy wszystkich innych mają w nosie. I za to ich cenię. I jeżeli oni podejmą decyzję wyjścia z Unii Europejskiej, no to dlatego, że będą mieli głębokie przekonanie, że to jest miejsce, którym kompletnie nie odpowiada. Że oni po prostu nie chcą być w tym miejscu. Oni chcą być gdzieś indziej. Tak? Tak, oczywiście, to się cały czas waży. Tak? Ale wyjście Wielkiej Brytanii może rzeczywiście zapoczątkować taki proces powolnej dekompozycji Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście 2017 roku i wyborów we Francji i w Niemczech, które ten proces dekompozycji mogą tylko jeszcze bardziej przyspieszyć. Ja myślę, że tak długo jak nie będzie odwagi w Unii Europejskiej do tego, żeby spojrzeć na rzeczywistość taką, jaką ona jest. A się naprawdę integracją europejską zajmuje od 20 lat. I muszę powiedzieć, że to, co mnie najbardziej irytuje w Unii Europejskiej czy w polityce europejskiej, jest ta coraz silniejsza tendencja do tego, żeby ignorować rzeczywistość, żeby w ogóle się do niej nie odnosić. To jest moim zdaniem droga na zatracenie. I tak długo jak w Unii Europejskiej nie będziemy gotowi skonfrontować się z rzeczywistością, z realnymi problemami, nie tylko przesuwać w czasie, tak jak się to w tej chwili dzieje, i kupować czas, tak? Tak długo niestety nie będzie dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o ten projekt. Drodzy Państwo, skończyliśmy bardzo pesymistycznie, chociaż muszę szczerze powiedzieć, że nasz gość raczej odsłonił stronę konserwatysty afirmatywnego z odrobiną stoickości, która dominowała potem w najbardziej dramatycznych momentach tego spotkania. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia i za interesującą wymianę opinii i zdań. Bardzo dziękuję Panu, że zechciał Pan przyjechać do nas i podzielić się z nami swoją refleksją. Dziękuję. Doktorowi Jackowi Koltanowi bardzo dziękujemy za te wykłady i za tą rozmaitość, którą Pan tu wprowadza. Panu bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, że 11 maja o godzinie 18 kolejne spotkanie z Andrzejem Lederem. Będziemy kontynuować oczywiście temat tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce i jakiej transformacji ulega nasze społeczeństwo. Dziękuję bardzo, dobrej nocy.